Zastanawiam się, co z Waszej perspektywy, nie tylko wspólnych zawodowych doświadczeń, ale prywatnych, życiowych. Co jest najważniejsze w życiu? No, takie pytanie na początek dzisiaj. Myślę, że to będzie na koniec. Co jest najważniejsze w życiu? To jest takie pytanie, wie pan, na które nie bardzo się chce dowcipaczami odpowiadać, a z drugiej strony ja przynajmniej jak Krzyśka znam, nie jesteśmy od różnorodnych wypowiedzi takich ogromnie poważnych, więc u mnie ciężko będzie z szybką reakcją. Mnie się wydaje, patrząc tak na życie i troszeczkę spłaszczając odpowiedź na to pytanie, to chcę powiedzieć, że pogoda ducha i dobra energia. Wydaje mi się, że to jest niesłychanie istotne, bo pomagające w każdej okoliczności. Ja bym tego nawet nie nazywał spłaszczaniem, to jest rzeczywiście ważne, ale troszkę takie porządności na co dzień, nie? Do tego dorzucić. Może samochwalczo brzmi. Że jesteś porządny? Chyba jesteś porządny. O to mi chodziło. No, porządność i dobra energia. Warto być przyzwoitym też kiedyś. No ja myślę, że to się mieści... Nie chcemy kraść cytatów. Tak, mieści w pojęciu porządności. Z waszej perspektywy też doświadczeń, bo większość z nas doskonale zna wasze wspólne projekty, nie tylko dzisiejsze, też współczesne audycje pana Wojtka czy pana reżyserii teatralną, ale jednak pamiętamy to coś, co nas kiedyś Polaków bawiło, było na poziomie, było inteligentne. Jak przez pryzmat wszystkich doświadczeń, własnego filtra estetycznego patrzycie na to, czym dzisiaj żyje, zdawałoby się, większość Polaków, szukając rozmaitych informacji w internecie, się nimi karmiąc. Trudno to nawet nazwać informacją. Jestem zmartwiony nawet nie tym tempem, chociaż szkoda, że odebranie na czasu nawet się zastanowić, bo już ma w kolejce 400 następnych krótkich informacji, a wręcz obrazków. Ale martwi mnie to, że w ogóle te docierające często strzępki informacji, one są na poziomie takim strasznie powierzchownie. Ta powierzchowność jest potwornym zagrożeniem dla ludzi, którzy nie zdążyli się zetknąć z czymś, co jest tak samo fajne, tylko wymaga troszkę więcej namysłu może, albo wsiąknięcia w rozum, a tutaj po głowie panu przeleciało 60 informacji, został jakiś taki kożuch, nic. Często lit, który jest krzykliwa, rozwinięcie informacji, nie ma nic więcej. Z pana ja chciałem powiedzieć, jeśli mogę dokończyć tę Wojtka wypowiedź, to chciałem powiedzieć, że to, co mnie życie nauczyło, praca, w tym praca z Wojtkiem, to jest umiejętność filtrowania. I ja uważam, że taka umiejętność filtrowania przy obserwacji tego, co do nas dociera i z taką szybkością, jest niezbędna, żeby nie oszaleć po prostu. I wydaje mi się, że takie oddzielanie czegoś, co mnie kompletnie nie interesuje, na co się nie nabieram, od tego, co mogłoby mnie zainteresować, co nawet jest wartościowe, bo chciałem zwrócić uwagę, pan mówił o naszych żartach, które zresztą się pojawiają do dzisiaj w internecie, jakoś wykradzione z archiwów telewizyjnych. To chcę powiedzieć, że obserwuję również rzeczy świetne, współczesne, inteligentne w tej kategorii, w kategorii żartów. Tylko trzeba to umieć oddzielać od tej masy, która jest. Myśmy mieli szczęście, trafiając na siebie o tyle, że mając troszkę inny pogląd na pewne sprawy, to za mocne słowo cenzurowaliśmy się, ale uzgadnialiśmy pewne rzeczy. To, co on widział, a ja nie zauważyłem, to dzięki jego patrzeniu trafiał do mnie i odwrotnie. Tak. Więc to było takim... Znaczy wykorzystaliśmy naszą odmienność widzenia świata.